Już 4 maja swoje święto obchodzą strażacy. To od lat niekwestionowany lider rankingu grup zawodowych cieszących się najwyższym zaufaniem Polaków. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej niedawno podsumowała. Rok swojej pracy. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza z posterunkiem JRG, 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i 24 jednostki OSP. W 2018 roku średnio co 7 godzin strażacy byli alarmowani o powstałych zagrożeniach. Na terenie całego powiatu Suwalskiego powstało niemal 1200 zdarzeń. Złożyło się na nie 400. 301 pożarów, 671 miejscowych zagrożeń oraz 125 fałszywych alarmów. W porównaniu do 2017 roku, ilość interwencji. Na szczęście była mniejsza. Ogień w 2018 roku dosięgnął 130 budynków mieszkalnych, 112 razy płonęły trawy, strażacy 32 razy gasili pożary, środków transportu, ośmiokrotnie ratowali zabudowania inwentarzowe. Aż 124 pożary spowodowane były podpaleniem. W 89 przypadkach pożary były skutkiem zapruszenia ognia. Instalacja elektryczna zawiodła 21 razy. Roczna statystyka za 2018 rok wskazuje na 3 ofiary śmiertelne i 14 osób rannych. W pożarach. Strażacy ratują nas również na drogach. 2018 rok to 207 takich zdarzeń, w których 173 osoby zostały ranne. Najczęstszą przyczyną wypadków było, zdaniem strażaków, lekceważenie przepisów ruchu drogowego i niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków. Do najpoważniejszych zdarzeń strażacy zaliczyli pożar zajazdów krzywem we wrześniu ubiegłego roku i zaistniały dwa tygodnie później pożar chlebowy. W Wśród innych zdarzeń strażacy wskazali na zawalanie się sufitu w jednym z mieszkań na ulicy Kościuszki i uszkodzenie przez cofającą ciężarówkę dystrybutora gazu na stacji paliw przy ulicy Wojska Polskiego. W 2018 roku strażacy uratowali mienie o wartości przekraczającej 61 milionów złotych. Strażakom za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem, nieustającą gotowość doniesienia pomocy i ratunku. Pięknie dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.